Jeśli chodzi o naszą doświadczenie, naszą współpracę z higienistkami w periopraktyku, mamy doświadczenie od 20 lat i niewątpliwie ta współpraca, można powiedzieć, jest jedną z najbardziej doświadczonych współprac w Polsce. Higienistka jest osobą, która nie dość, że daje praktyce niematerialny wymiar współpracy i efekty te niematerialne, jak i również materialne. To jest, kiedyś ktoś porównał, że jeżeli mamy takie dwu- czy fotelową gabinet, to higienistki są w stanie zarobić na siebie w tym interesie, utrzymać czynsz, wynajem lub raty za lokal. To jest prawda absolutna. Higienistki poprzez dobrze ustawioną cenę budżetowania tej dziedziny są w stanie utrzymać same siebie, jak i wspomóc działania materialne gabinetu. Współpraca z lekarzem, tutaj w Polsce są różnorakie na ten temat pojęcia. Ciągle ubolewam na tym, że nie ma prawnych uregulowań, które by pogodziły te dwa zawody i wytyczyły wspólne zasady współpracy na wyższym poziomie, bo one jakieś tam w podstawowym poziomie są. Natomiast chodzi o tak naprawdę większą pomoc tych higienistek w działaniu lekarza, co owocuje absolutnie dla lekarza bardzo dobrymi efektami profilaktycznymi, czy to będzie w działaniu zachowawczym, czy implantologicznym, czy ortodontycznym. Higienistki są niepodważalnym podmiotem, który pomaga utrzymać wyniki leczenia i podtrzymać te wyniki leczenia, a zatem idzie i opinia o gabinecie, jego autorytet gabinetu, wszelkie inne tak naprawdę niematerialne efekty. Zatem ta współpraca byłoby dobrze, aby była coraz na wyższym poziomie, a niewątpliwie ważne i istotne jest, aby podnosił się poziom nauczania, mimo tego, że mamy bardzo dużo szkół, są różne. Ja sam nie liczyłem, ile tych szkół jest, ale z tego, co słyszę, jest rozbieżność. A od 100 do 500, nie wiem, może to jest żart, ale koło setki nawet szkół, gdzie w krajach zachodnich to są, nie przekracza ta ilość koło 10, ale poziom tych szkół jest naprawdę na wyższym levelu, który daje profesjonalne higienistki, łącznie z tym, że mogą zaopiekować się z pacjentem indywidualnie, na przykład w znieczuleniu. Oczywiście wiązane to jest z zupełnie innym programem nauczania, czy też poziomem dydaktycznym.